Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, dosyć późno nagrywam ulubieńców ostatnich miesięcy, ponieważ nie udało mi się nakręcić ulubieńców lutego, więc w tym odcinku będziecie mieli okazję zobaczyć kosmetyki, które używałam w przeciągu tych dwóch ostatnich miesięcy, więc jeśli jesteście zainteresowani, oczywiście zapraszam do oglądania. Powiem Wam, że bardzo trudno mi jest teraz skompletować kosmetyki do filmiku z ulubieńcami, ponieważ dosyć sporo tych kosmetyków mam. Nie wszystkie robią na mnie taki wow, że chciałabym je Wam pokazać tutaj właśnie w roli ulubieńców, więc dlatego nie nakręciłam swoją drogą ulubieńców lutego, więc tutaj postarałam się zebrać tą gromadkę, która jest faktycznie ulubiona, choć jest kilka kosmetyków, które przedstawię Wam na samym końcu, do których mam pewne zastrzeżenia, więc bez zbędnych wstępów przechodzę do omawiania kosmetyków. Rozpocznę od kolorówki. Powiem Wam, że mój makijaż w przeciągu tych dwóch ostatnich miesięcy był bardzo minimalistyczny, co możecie zobaczyć na przykład w chwili obecnej. Jakoś nie miałam po pierwsze weny, po drugie czasu, aby robić jakieś bardzo kolorowe, skomplikowane makijaże i mój makijaż opierał się głównie na cieniu, który już Wam pokazywałam w ostatnich ulubieńcach, a jest to dokładnie cień z Alverde. Tutaj napis już mu się starł totalnie i jest to cień wypiekany w numerze 09 Nude Rose. On prezentuje się w ten sposób. I ten cień jest naprawdę fenomenalny. Używam go, naprawdę mam go chyba, jeszcze miałam go na starym roku, więc mam go naprawdę od bardzo dawna. Użycie jest takie, używam go praktycznie codziennie, nie tylko na powieki, ale również w celu rozświetlenia. Do tego sprawdza się idealnie. I jeśli chcielibyście mieć podobny cień, to zauważyłam, że ma ten cień swój duplikat w kolekcji Inglota. Już Wam pokazuję te dwa cienie. Duplikat tego cienia w Inglocie to numer 397 Perła. I możecie je sobie teraz tutaj porównać. Są praktycznie takie same. Na ręku wyglądają tak samo. Więc tutaj, jeśli byście chcieli mieć taki cień, który będzie idealny do makijaży dziennych oraz będzie się fajnie sprawdzał w roli rozświetlacza, to serdecznie Wam polecam ten 397. Już jesteśmy przy Inglocie, pokażę Wam jeszcze dwa cienie, dzięki którym tworzyłam makijaż dzienny, bardzo szybki, ekspresowy makijaż. Swoją drogą też bardzo ciekawy i efektowny. Na całą powiekę bardzo często nakładałam ten oto cień numer 399 i to jest perła. Za chwileczkę pokażę Wam swatcha. A zaś w załamanie nakładałam taką szarość z drobinkami i to jest numer 502. Tak prezentują się cienie, które przed chwileczką Wam pokazałam. Tutaj jest duplikat cienia Alverde z Inglota. Tu jest cień Alverde, więc jak widzicie, różnica jest praktycznie żadna. Tutaj jest ten róż oraz ta szarość. I jeśli chodzi o te dwa cienie, do wykończenia makijażu używałam mojego nowego nabytku z Essence, czyli najnowszego eyelinera, który pojawił się niedawno. I jest to właśnie ten eyeliner żelowy w numerze 05 Miami Ink. Tak się prezentuje. One kosztują 12 zł. Zużycie może nie jest jakieś bardzo drastyczne, ale bardzo często robiłam sobie nim kreskę i bardzo mnie zaskoczył, ponieważ tutaj w tym słoiczku on wygląda na taki bardzo, bardzo metaliczny, szary, zaś na powiece jest idealny, po prostu cudowny, uwielbiam go i po prostu te eyelinery z Essence są przecudowne i każdemu je polecam. Jest jeszcze jeden cień, w którym jestem zakochana i który będę używać zawsze, kiedy będę chciała wykonać szybki, super makijaż, takie przydymione oko na dzień albo nawet na imprezę, ponieważ
ponieważ sprawdza się w tym celu idealnie i jest to cień z Catrice. Ja go też używam już od początku roku, bo kupiłam go jakoś tak. I jest to cień z Catrice numer 410 Common Chameleon. Prezentuje się w ten sposób. Ja go wyjęłam z pudełka. Nie jestem w stanie Wam go zaprezentować tak dobrze. Polecam go serdecznie, dziewczyny, każdej z Was. Tak prezentuje się jego swatch. Jest to taki duochrom, jeśli chodzi o cienie, ponieważ nakładając go na powiekę mamy odcień zielony, zaś wycierając go delikatnie mamy cień brązowy i to jest po prostu super efekt. Za pomocą jednego cienia możecie stworzyć cudowny makijaż. Po prostu tutaj wstawię Wam zdjęcie makijażu, który wykonałam właśnie tym cieniem. Jeśli chcielibyście go odtworzyć, to na moim kanale jest filmik, cały tutorial, więc na dole zamieszczę Wam linka, żebyście mogły łatwiej do niego dotrzeć. Dalej, jeśli chodzi o kolorówkę, mam tutaj koszyczek, w którym zebrałam wszystkie moje perełki ostatnich miesięcy. Wspominałam Wam już o jednym eyelinerze z Essence. Tutaj mam kolejne eyelinery z Essence oraz z Catrice, które uwielbiam, które towarzyszyły mi przez te dwa ostatnie miesiące i praktycznie codziennie miałam kreskę, ponieważ to jest najszybszy sposób na stworzenie bardzo ciekawego makijażu. Kreska eyelinerem, biała kredka na linię wodną, wytuszowane rzęsy i jesteśmy gotowe. Więc tutaj jeśli chodzi o eyelinery, to nie będę się rozwodzić. Także już Wam pokazywałam tą paletkę do brwi z Oriflame, lecz ostatnio pokazywałam Wam, że używałam tego ciemnego brązu do zaznaczania moich brwi, zaś w ostatnich dwóch miesiącach używałam tego środkowego cienia, który jest zdecydowanie jaśniejszy i który bardzo subtelnie podkreśla właśnie brwi i pasuje według mnie do moich brwi idealnie. Wosku nie używam, wosk jest beznadziejny w tej paletce, ale cienie są cudowne, trzymają się przez cały dzień, aplikuję te cienie na brwi za pomocą takiego skośnego pędzelka z takiego zestawu, który kupiłam już dawno temu i wytarła się nawet nazwa, bo użyłam go naprawdę od bardzo dawna codziennie. Ten zestaw nazywał się chyba Essence, jakoś tak. Więc tutaj to jeśli chodzi o brwi, to jest mój must have i zanim ja to wykończę, to naprawdę minie kupa czasu. Dalej, jeśli chodzi o pielęgnację taką przed makijażem, tu już mi się skończył ten kremik, a dokładnie emulsja nawilżająca, którą też swego czasu Wam pokazywałam. Ona ma tutaj 100 ml. Miałam ją naprawdę przez bardzo, bardzo długi czas. Będzie w projekcie Denko, opowiem Wam o nim troszeczkę więcej właśnie w tamtym filmiku. Uwielbiam tą emulsję i myślę, że jeszcze z tej serii coś sobie nabędę właśnie pod makijaż. Też zanim zaaplikowałam cokolwiek na twarz kolorowego, nakładałam sobie na podoczy i na powieki żel ze świetlikiem lekarskim i herbatą, oczywiście z Flossleku. Ja jakoś jestem zwolenniczką tych opakowań. Te żele kosztują około 6 zł, są naprawdę bardzo fajne, może nie działają jakoś bardzo pielęgnacyjnie, ale bardzo fajnie chłodzą miejsca, przygotowują właśnie nasze powieki, okolice oczu do dalszych zabiegów kosmetycznych, tych kolorowych i ja jestem niezmiernie zadowolona właśnie z tego oto Flossleku, a dokładnie żelu ze świetlikiem i zieloną herbatą i tutaj szybciutko Wam przeczytam. Przynosi ulgę, znosi świąt i pieczenie oczu. Powiem Wam, że też miałam bardzo długi czas taki problem, że moje oczy bardzo łzawiły i myślę, że ten żelik troszeczkę zniwelował to łzawienie i bardzo, bardzo go polecam dziewczynom, które codziennie wykonują na sobie makijaże. Lecimy dalej z koksikiem, jeśli chodzi o
makijaż. Przez całe 2 miesiące testowałam, używałam namiętnie tego oto fluidu o przedłużonej trwałości z Pharmaceries. Ja mam numer 01 Ivory, ma on filtr 20, ma taką oto pompeczkę. Jest bardzo jasny, możecie go teraz zobaczyć na mojej twarzy, ponieważ nałożyłam go właśnie na potrzeby filmiku. Po tym filmiku z ulubieńcami zamieszczę Wam recenzję tego podkładu, więc nie będę się na jego temat rozwodzić, ponieważ tam zamieszczę wszystkie niezbędne informacje na temat tego oto podkładu czy fluidu, jak kto woli. I powiem Wam, że w marcu zaczęłam go aplikować tym oto pędzlem z Hakuro. Jest to Hakuro H51, ten flat top brązowy i do tego sprawdza się idealnie. Pędzel nie robi smug i naprawdę to połączenie sprawiło, że przekonałam się do tego podkładu. Więcej informacji, jak już powiedziałam, będzie w osobnej recenzji, więc już tutaj nie będę się wypowiadać na ten temat więcej. Jeśli chodzi o bazę pod cienie, namiętnie testowałam przez te 2 miesiące i używałam tej bazy z Elfa. Jest ona w takim aplikatorze, jest bardzo wydajna w kolorze cielistym. Rozprowadza się bardzo fajnie, pozostawia powiekę gładką, cienie trzymają się calutki dzień. Jest to baza o nazwie Sheer, jeśli dobrze tutaj się doczytałam i przeczytałam to. Naprawdę możecie ją kupić na Allegro, na przykład u sprzedawcy Boutique UK. Ta baza, z tego co ostatnio patrzyłam, kosztuje w okolicach 8 zł, czy jakoś tak, więc ta cena jest naprawdę cudowna, jeśli chodzi o tą bazę i naprawdę, jeśli macie okazję ją przetestować, to nie wahajcie się, bo się na niej nie zawiedziecie. Dalej, jeśli chodzi o moje policzki, w holu Wam pokazałam, że w jednym z filmików zakupowych pokazałam Wam moją perełkę, jeśli chodzi o firmę MAC i jest to różobronzer, ja go używam jako bronzera. Prezentuje się w ten sposób, jest to matowy bronzer, cudowny, jednym pociągnięciem pędzla jesteście w stanie wykonturować sobie twarz i po prostu nie żałuję, że wydałam te 9 dych na ten różobronzer, tak naprawdę bronzer, ponieważ jest cudowny. Bardzo, bardzo delikatny, subtelny, można sobie stopniować jego pigmentację na policzkach. I jeszcze Wam powiem, że jest to róż o nazwie Harmony. I na chwilę obecną powiem Wam, że nie mam innego różu, po prostu używam tylko jego i mam nadzieję, że wystarczy mi do końca roku. Rozpoczęłam jego używanie na początku roku i mam nadzieję, że 12 miesięcy będzie mi posłusznie służył. I ostatnim kosmetykiem z kolorówki będzie tusz do rzęs. Powróciłam, postanowiłam sobie kupić go ponownie. Mój ulubiony tusz do rzęs z Rimmela, dokładnie Extra Super Lash z wygiętą końcówką. Pokażę Wam tą końcówkę. Bardzo fajnie podkreśla i współgra z moimi rzęsami. Podkręca je, nie skleja ich i po prostu ja jestem bardzo zadowolona z tego tuszu. I jego formuła, i w ogóle trwałość na rzęsach bardzo mnie zadowala. Jeśli chodzi o plusy, to jest też bardzo tanio, można go dorwać naprawdę za 12 zł nawet. Więc tutaj, jeśli jesteście posiadaczkami krótkich rzęs i jasnych rzęs, i niepodkręconych, takich jak moje, to serdecznie Wam polecam wypróbowanie tego tuszu. Mam go dzisiaj na rzęsach. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. I jeśli mieliście go i używałyście, to dajcie oczywiście znać, czy macie podobne odczucia. Dziewczyny, podzielę ten filmik oczywiście na dwie części. Nie wiem, jak ja to robię, że po prostu mam kilka kosmetyków, chcę je szybko omówić, a wychodzi mi z tego tasiemiec 20-minutowy. Postaram się drugą część przelecieć bardzo szybko, ponieważ nie mam tych kosmetyków aż tak wiele. Zapraszam Was w tym momencie do oglądania drugiej części. Dziękuję oczywiście za oglądnięcie tej pierwszej.